Dzień dobry w studiu Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii prezydenta, odpowiedzialny przede wszystkim za sprawy zagraniczne. Dzień dobry, kłaniam się. Panie ministrze, czy kancelaria prezydenta brała udział w rozważaniach o udziale Polski w porozumieniu w sprawie taktycznej broni nuklearnej NATO, czy może samodzielnie rozważała? Te opcje. Nie ma takich prac, ale ja o nich też nic nie wiem, ani w rządzie, ani w kancelarii prezydenta. Jest oczywiście dyskusja, która toczy się w ramach całego paktu na temat tego, co powinno wydarzyć się w Warszawie w czasie szczytu w przyszłym roku, ale to jest dyskusja nie obejmująca tego typu rozwiązań. Czyli nie ma takiej opcji jako wzmocnienia wschodniej flanki NATO? Jest dyskusja na temat tego, co dostępne jest jako nowe, poszerzona obecność NATO w tej części Europy. W tych dwóch obszarach, bo pamiętajmy, że to są dwa filary, które chcemy, żeby NATO swoją obecność zwiększyło w tej części Europy, to znaczy i w gwarancjach i w właśnie odstraszaniu, to znaczy takim, żeby być przekonanym o tym, że każdy potencjalny nawet agresor na teren Europy Środkowo-Wschodniej wstrzyma się od takich planów, dlatego że będzie wiedział, że spotka się z, z odpowiednią dla niego odpowiedzią i to jest rzecz, która oczywiście powinna być podjęta w, w czasie szczytu, ta decyzja powinna być podjęta Szczytu NATO w Warszawie, ale nie obejmuje to tego elementu, o którym była mowa w rozważaniach pana wiceministra. A czy, no ale właśnie, a Dlaczego, jak pan myśli, pojawiły się te rozważania pana wiceministra? To jego prywatne przemyślenia? Komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej mówi jasno, że nie jest to dzisiaj przedmiotem prac rządu. Więc to jest coś, co nas także obowiązuje. No tak, ale to, to był taki sygnał, czy wypadek przy pracy? Sygnał dla Rosji, czy. Czy właśnie Czy coś, pamiętajmy... coś, co nie powinno paść, a padło? Pamiętajmy o jednej rzeczy, która jest istotna, że rzeczywiście, i to chyba Polacy mają tego świadomość także, że w naszym regionie to zagrożenie potencjalne konfliktem się zwiększa niestety. Także poprzez coraz większą obecność wojskową Rosji w tym regionie i, i rozbudowywanie arsenałów także nuklearnych i nie, czy nie można być naiwnym i myśleć, że takie rzeczy się nie dzieją. Także przynajmniej środki przenoszenia środ broni jądrowej w tej części Europy są, są rozbudowują się więc po stronie rosyjskiej. Więc to jest także pytanie o to, w jaki sposób NATO może nas także wspólnie, tak? My możemy razem z NATO wspólnie zagwarantować Polakom większe bezpieczeństwo, i to jest właśnie ta dyskusja, która jest przed nami, przed szczytem NATO w Warszawie. No właśnie, ale ja pytanie, wydanie. Przepraszam za słowo narracja. Czy ta narracja była przemyślana? Czy się. Wymysknęła. To już trzeba, trzeba pytać jak pan, myśli? Jak pan myśli w kontekście przygotowań do szczytu NATO i w kontekście sytuacji międzynarodowej i są, tego, pani, co pan są, mówi są o różne, granicy wschodniej? Są, są różne płaszczyzny dyskusji o przyszłości tego tej polityki odstraszania. Tak? I e, są, Jest płaszczyzna realna, czy taka, która, na której na, na gdzie to, prace, prace się toczą. Tak? i W, tym, w tym, tym realnej perspektywie tego, co jest dostępne dzisiaj, co jest możliwe, gdzie prace się toczą, dyskusje i gdzie plany są zaawansowane, tak żeby w czerwcu mogły być skonkludowane, w lipcu w, w czasie szczytu ostatecznie przyjęte, nie ma tego, te, tego punktu w ogóle w, w planach. Natomiast jest pewna, i tym zajmuje się także zawodowo. Ja znam pana ministra Szatkowskiego od wielu lat, tym zajmuje się też pan minister Szatkowski zawodowo, czyli pewnymi strategicznymi rozważa na temat długofalowych trendów, i rozumiem, że w tym wypadku te dwie płaszczyzny może w opinii publicznej się nałożyły. Czy to, co jest realne, na czym prace się toczą i to, co jest potencjalne, gdzie, gdzie strategiczne rozważania można snuć wielowymiarowo. Ambasador Rosji przy NATO Aleksandr Gruszko oświadczył, że Rosja ma informacje, że siły powietrzne Polski brały udział w ćwiczeniach, które przewidywały m.in. pełnienie misji jądrowych. Czy powinniśmy odpowiedzieć na te sugestie? Ja myślę, że strona rosyjska dzisiaj próbuje także niekiedy skutecznie nawet stwarzać wrażenie rosnącego napięcia, które wywoływane jest nie przez jej działania, tylko przez rzekome kroki strony, strony natowskiej. Takich działań agresywnych w ogóle nie ma. tak? To trzeba pamiętać o tym, że jeśli ktokolwiek ćwiczył ostatnio. No ale ćwiczenia i... to nie są działania agresywne. Nie, nie, ale jeśli ktokolwiek, dlatego mówię, że jeśli ktokolwiek ćwiczył rzeczywiście działania ofensywne, w tym atak jądrowy na, na m.in. na stolicy Rzeczpospolitej, to była to nie strona natowska, tylko druga strona. Więc, więc jeśli ktokolwiek ćwiczy ofensywne działania wojenne, to na pewno nie NATO. NATO jest wyłącznie sojuszem obronnym i to jest nasze zadanie, żeby wobec właśnie tego typu. No tak, ale trzeba sto... reagować, czy, czy ignorować? Na słowa nie trzeba, nie trzeba reagować. Trzeba reagować na fakty. I to jest to, co jest zadaniem władz publicznych w Polsce, władz państwowych, żeby na fakty reagować. I rzeczywiście chcemy, żeby ten szczyt na to w Warszawie w przyszłym roku był faktem. I przyniósł fakty, które zwiększą bezpieczeństwo polski Polaków. I... A jakie to... fakty może ten szczyt przynieść? Co już, co już wiemy, nie wiem, w jakimś procencie graniczącym z pewnością. Będziemy. Procenty pewności będziemy, będziemy mogli określić w lutym, bo w lutym jest spotkanie ministrów obrony narodowej paktu, które będzie rzeczywiście już określi naprawdę szczegółowy zakres tych zadań, które NATO sobie stawia przed szczytem w Warszawie, które potem będą już na poziomie technicznym donegocjowane. Ważne jest to, że jesteśmy bardzo blisko decyzji o tym, żeby właśnie zwiększone gwarancje bezpieczeństwa tej części Europy uzyskać, żeby rzeczywiście była, był to postęp, tak jak mówił pan prezydent Andrzej Duda, żeby szczyt Warszawie był szczytem idącym o krok dalej od szczytu poprzedniego i tej, tego, tym, tych, tej decyzji jesteśmy bliscy. Ona też, także będzie dotyczy, dotyczyła rozszerzenia. To znaczy, konkretnie chodzi o obecność wojsk, wojsk polskich na terenie. Wojsk i e, infrastruktury, e, tak. Wojsk natowskich na terenie Polski oraz e, krajów nadbałtyckich. Wszystkich tych krajów, które zgodnie z deklaracją bukaresztańską, którą przyjęli przywódcy tego regionu, każdy kraj, który e, z tej części Europy, który będzie chciał przyjąć na swoim terytorium większą obecność wojskową NATO, infrastruktury i żołnierzy, e, będzie miał taką możliwość, e, żeby. Większa obecność NATO na jego terytorium była właśnie w tym właśnie po to i to trzeba mówimy wielokrotnie, właśnie tylko po to, żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, czyli obronnej, obronna infrastruktura, obronne związki taktyczne i żeby, żeby też zwiększyć tę siłę ostraszania, czyli po, po to, żeby każdy potencjalny agresor rozumiał, że spotka się z odpowiednią reakcją ze strony sojuszu przy, przy ewentualnym wtargnięciu na w sferę bezpieczeństwa, którego jest kraju środkowej Europy. Niedawno natowski generał Heinrich Braus y, mówił, podobnie jak pan, y, że na tym szczycie czy po szczycie y, nasze kraje będą bliżej y, tego celu, czyli tej obecności infrastruktury natowskiej i wojsk natowskich w Polsce. A, ale dzisiaj Tomasz Siemoniak mówi, że bardzo może nam zaszkodzić właśnie ta publiczna dyskusja na temat porozumienia w sprawie dzielenia broni nuklearnej. Naprawdę, jak powiem jeszcze raz, uważam, że wszyscy, którzy zajmują się profesjonalnie tą dziedziną i planują takie rzeczy, także na poziomie kwatery głównej NATO, rozumieją te dwie, odmienność tych dwóch dyskusji o rzeczach realnych i o rzeczach, powiedzmy, planowania czy debaty natury akademickiej. I dzisiaj jesteśmy w, w takiej fazie, że przechodzimy do dyskusji już o realnych sprawach i myślę, że słowa te naprawdę nie mają już wpływu na to, co się dyskutuje realnie w ramach tych możliwości. Pamiętajmy też to, i to mogę powiedzieć tutaj pani redaktor, jako, jako pierwszy, że pan prezydent Całe pierwsze pół, pół roku, czyli sześć miesięcy przyszłego roku, poświęci wyłącznie w, w sferze polityki zagranicznej na rozmowę z partnerami z NATO i będzie objeżdżał stolice państw NATO właśnie po to, żeby przygotować dobrze szczyt w Warszawie i temu poświęci całą swoją aktywność zagraniczną w pierwszej połowy przyszłego roku, budowaniu tego konsensusu przed, przed szczytem natowskim w Warszawie. Które kraje będą na pierwszy, które pójdą na pierwszy ogień? Szczegółowy plan pokażemy zaraz, zaraz po nowym roku, ale to będzie przede wszystkim, właśnie, zarówno jak, jak mówię, o budowaniu konsensusu. To oznacza, że będziemy odwiedzać i kraje północy, i kraje południa. I najważniejszych partnerów strategicznych w ramach NATO, tak, żeby, żeby można było zbudować wokół porozumień natowskich w Warszawie zgodę całego sojuszu, bo chodzi nam o to, żeby właśnie to była zgoda całego Sojuszu. Mamy tę silną jedność środkowej Europy. Teraz pan prezydent będzie budował jedność całego sojuszu, odwiedzając najważniejszych partnerów w ramach paktu. Ale do nas też będzie zapraszał? To Oczywiście, są jakieś, tak. jakieś wizyty planowane? Tak Tak, tak, jest Jakie? Mamy bardzo bogaty kalendarz, tylko jak powiedziałem w dyplomacji potwierdza się czy komunikuje się tylko te wydarzenia, które są już potwierdzone także datami, żeby nie spowodować jakiegoś embarasu, więc to potwierdzimy przez cały kalendarz, ale jak powiedziałem jasna jest dyrektora pana prezydenta, że przyszłe pierwsze sześć pierwsze miesięcy przyszłego roku to są wizyty wyłącznie w zasadzie w obrębie NATO. Po to, żeby zbudować właśnie ten konsensus. Parlament Europejski być może będzie rozmawiać o tym, co się dzieje w Polsce wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chcą tego trzy największe europejskie partie, decyzja, czy to się stanie, czy to się znajdzie w porządku dziennym, ma zapaść w środę. Jak pan to odbiera? Jakie to ma znaczenie, jeśli do tego dojdzie? Myślę, że. Jeśli do, 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 tej, do tej dyskusji dojdzie, to yy, i o nią zabiega także Platforma Obywatelska yy, w ramach Parlamentu Europejskiego, to prawdę mówiąc jestem trochę zaskoczony tym, dlatego że... Janusz Lewandowski mówi, że nie zabiega. Tak powiedział i że to się już stało poza platformą. No to jeśli się zaopada, to, to, to rozumiem, że platforma wyużyje swoich e, wszystkich możliwości do tego, żeby ten, do tej dyskusji nie doszło, bo wtedy, jeśli do niej dojdzie, to się cała Europa dowie, że w czerwcu i w październiku platforma złamała konstytucję Rzeczpospolitej. Bo, bo to jest fakt, który do którego mamy nawet wyrok Trybunału w tej sprawie, tak? Więc jeśli ma się cała Europa dowiedzieć, że platforma kończyła swoje rządy, łamiąc konstytucję i wybierając na zapas sobie sędziów, wiedząc, że przegrywa wybory, no to będzie to bardzo duży cios dla samej Europejskiej Partii Ludowej, a ponieważ wybierała go razem z SLD i z PSL, to będzie też także, także duży cios dla socjalistów europejskich, którzy te dwie partie się domagają tej debaty, więc e, trudno będzie Czyli potem... I właściwie taka dyskusja nie zaszkodziłaby obecnej władzy według pana. Taka dyskusja zaszkodziła przede wszystkim interesom tych partii, które się domagają tej dyskusji. Dlatego, że po stronie Prawa i Sprawiedliwości, czyli w Parlamencie Europejskim, konserwatystów i reformatorów, są sprawozdanie, które złoży. Na poziomie parlamentu europejskiego pewnie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wyjaśni tę sytuację europarlamentarzystą ponad tą histerią medialną, która się wokół tego rozpętała, także w, z Polski wypływając za granicę. Więc no, fakty będą naj, przede wszystkim kompromitujące dla tych, którzy debaty się dzisiaj domagają, czy dla Europejskiej Partii Ludowej, dla partii socjalistów europejskich. Więc mam nadzieję, że Platforma użyje swoich wpływów do tego, żeby te, do tej dyskusji nie doszło. Panie, panie ministrze, pan mówi o historii medialnej, ale bez względu na to, jak Pan to nazywa, to jest jakiś wielki niepokój, wielki konf konflikt wokół tej sprawy. Czy prezydent uczyni coś, żeby to wyciszyć, żeby temu zapobiec? Ponieważ jego oświadczenie jednak nie okazało się jakimś takim wyciszającym momentem w tej debacie. Pani, mówię o histerii nie dlatego, żebym jakoś specjalnie do tego emocjonalnie podchodził, tylko ja czytałem artykuły, które rzeczywiście ukazały się korespondentów z Warszawy w kilku ważnych mediach i one w zasadzie wykraczały poza standard, standard publicystyczny znacznie, czyli epitety, które czytałem. Są epitany bardzo emocjonalnymi ze strony... No ze tak, strony... Ale ja pytam, czy prezydent coś no jeszcze pan prezydent zrobi? No prezydent zrobi wszystko to, co do niego należy, czyli krok po kroku będzie postępował zgodnie z przepisami demokratycznego państwa prawa. Państwo prawa w Polsce ma charakter demokratyczny, to trzeba pamiętać, że mamy... No dobrze, ale spotka się z, jeszcze raz z przedstawicielami klubów parlamentarnych. to zabiega Ryszard Petru gdy, gdy mówię o demokratycznym państwie prawa, to znaczy, że parlament, Sejm, który przesłał do pana prezydenta swoje decyzje, ma prawo te decyzje podejmować. Więc pan prezydent dzisiaj stoi na gruncie demokratycznego państwa prawa, to znaczy respektuje decyzję parlamentu. Parlament podjął decyzję o tym, że anulował swoją uchwałą, uznał za nie, 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 prawnie niewiążące uchwały na zaruszenie prawa dokonane przez poprzedni parlament i w związku z czym to jest dzisiaj grunt demokratycznego Dobrze, ale państwa będzie prawa. Będzie spotkanie z panem przewodniczącym Petru. Jak powiedzieliśmy, jak powiedział pan też Pan Rzecznik Magierowski, ta sprawa jest rozważana, natomiast jak powiedziałem, wszyscy możemy być spokojni. Pan Prezydent stoi na gruncie demokratycznego państwa prawa. To są dwa przymiotniki, które dotyczą polskiego państwa. Ono jest demokratycznym państwem prawa. A na no jakim czym... stoi Trybunał? Trybunał, Jeśli chodzi o państwo prawa. Nie, trybunał podjął decyzję, która teraz będzie kolejna rozprawa. Pamiętajmy, że rozpatrywał wyłącznie poziom ustawowy, nie rozpatrywał poziom uchwał Sejmu, a uchwały Sejmu są autonomiczną decyzją tej izby Izba Ale to wszystko uchwałę. jest ze sobą sprzężone i nie da się tego abstrahować, że to Tak, dlatego dlatego też pan prezydent zgodnie z tym co jak powiedziałem, otrzymuje od demokratycznego parlamentu wybranego w wolnych wyborach decyzję. Tę decyzję respektuje i ostatnią decyzją Parlamentu demokratycznego wybranego w wolnych wyborach w Polsce jest wybór pięciu sędziów, którzy i anulowanie decyzji o wyborze poprzednim, które były podjęte z naruszeniem prawa według, według Sejmu. Więc to jest grunt prawa demokratycznego państwa prawa, na którym dzisiaj stoimy. Dziękuję bardzo. Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii prezydenta Beatem ich nie Do usłyszenia.